Rolnik szuka żony. Justyna i Tomasz usunęli wszystkie posty. Teraz odnoszą się do rozstania. Jakiś czas temu pojawiły się spekulacje o problemach w związku Justyny i Tomasza z programu Rolnik szuka żony. Para usunęła wszystkie posty z Instagrama. Fani węszyli rozstanie. Nic z tych rzeczy. Justyna i Tomasz poznali się w 9. edycji programu Rolnik szuka żony. Mężczyzna niemal od samego początku nie ukrywał, że to właśnie ta kandydatka jest jego największą faworytką. Gdy przyszedł moment na podjęcie ostatecznej decyzji, Tomasz nawet się nie zawahał. Otwarcie wyznał, że to Justyna skradła jego serce. Problem stanowiła jedynie dzieląca ich odległość. Jednak w finałowym odcinku wspólnie zadeklarowali, że zamierzają kontynuować relacje. Jakiś czas temu pojawiły się plotki o rozstaniu pary. Powodem miało być usunięcie wszystkich zdjęć z mediów społecznościowych. Okazuje się, że prawda jest nieco inna, a fani mogą spać spokojnie. Rolnik szuka żony. Justyna i Tomasz wyjaśniają, dlaczego usunęli wszystkie posty. Zaraz po zakończeniu nagrań do 9. edycji programu Rolnik szuka żony Justyna i Tomasz zaczęli działalność w mediach społecznościowych. Założyli wspólne konto na Instagramie, gdzie chętnie dzielili się nowinkami z życia codziennego. Zakochani z przyjemnością pokazywali nie tylko pracę na gospodarstwie, ale i romantyczne randki. Kilka dni temu z ich konta zniknęły wszystkie udostępnione fotografie. Taki ruch niemal natychmiast wywołał spekulacje wśród fanów programu. Widzowie rozważali nawet, że para się rozstała. Okazuje się jednak, że Justyna i Tomasz dalej są razem. Natomiast zdecydowali się na wycofanie z życia medialnego. Na instagramowym profilu dodali wpis, w którym wyjaśnili decyzję i uspokoili fanów. Nasi kochani fani, u nas wszystko dobrze. Na chwilę obecną chcemy wyłączyć się z życia medialnego i cieszyć się swoim szczęściem. Do programu nie przyszliśmy po sławę, tylko po miłość i się udało. Dziękujemy, że jesteście z nami, niedługo się odezwiemy, napisali na Instagramie. Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne komentarze. Fani zjednoczyli się z uczestnikami randkowego show. Zaznaczyli, że rozumieją podjętą decyzję i życzą im dużo szczęścia we wspólnym życiu. Na taką wiadomość czekałam. Dużo miłości i dużo spokoju. Pięknie i mądrze napisane. Życzę wam dużo szczęścia. Dużo miłości i samych radosnych chwil w gronie najbliższych. Jesteście moją ulubioną parą, czytamy w komentarzach. Niektórzy internauci nie dali jednak za wygraną i już mają kolejną teorię. Według nich do zniknięcia pary z mediów społecznościowych miała się przyczynić była żona Tomasza. Niestety, nie chciałam tu tego pisać, ale nie wytrzymam. Po komentarzach byłej Tomasza uważam, że to konfliktowa osoba. Głowa do góry i dużo szczęścia dla was. A wy co o tym sądzicie? Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Kropka.